Zostawiając komentarz, subskrypcję czy też oglądając reklamy, wspierasz ten kanał i pomagasz w jego rozwoju. Dziękuję. Kiedy historia Aleksandry Młoczyszano wpadła mi w ręce, wiedziałam, że jest to coś, o czym będę musiała Wam powiedzieć. Z pozoru wyglądała na krótką, prostą, ale bardzo bulwersującą sprawę. Polskie i angielskie źródła są mniej więcej spójne, ale kiedy poprosiłam mojego kolegę, Lukę, o pomoc w tłumaczeniu oryginałów, okazało się, że ta sprawa jest w Rumunii jedną z głośniejszych spraw kryminalnych, oraz że zagraniczne media nie przekazały wszystkich informacji. W tej historii zawiodło wiele osób. Każdy zwala winę na każdego. Przez to wszystko się miesza. Postaram się opowiedzieć Wam ją w jak najbardziej możliwie logiczny sposób, ale jeśli coś będzie niezrozumiałe, to pytajcie. Postaram się wyjaśnić. Przepraszam Was też, jeśli będę zbyt emocjonalna, ale jestem oburzona tym, co się stało. I zapewne część z Was podzieli moje zdanie, emocje. Jeśli lubicie odcinki, w których narracja jest surowa i obojętna, to niestety tym razem Was zawiodę. Jak wspomniałam, korzystałam z rumuńskich źródeł i pomocy kolegi, ponieważ pochodzi on właśnie z Rumunii. Był bardzo pomocny i dodatkowo wytłumaczył pewne kwestie wynikające z kultury czy ekonomii tego kraju. Próbował też nauczyć mnie wymowy, ale nie jestem native'em, więc wybaczcie za wszelkie błędy. Pozwólcie, że teraz podziękuję Luce, bo podeślę mu link, chociaż i tak reszty nie zrozumie, a zaraz przejdę do opowiadania. Luca, I know I was quite annoying, but this case made me so furious and I wanted to do this podcast so badly. Now a lot of people can listen to what you told me, what you explained, and get to know the sad story of Aleksandra. Thank you for your help. Historia porwania Aleksandry rozpoczyna się 24 lipca 2019 roku. W zależności od źródeł, dziewczyna próbowała albo dostać się do rodzinnej wioski Dobrosłowenii z miasta Caracal, albo na odwrót, chciała spotkać się ze znajomymi i z domu podróżowała właśnie do tego miasta. W tym temacie źródła akurat są różne, jednak powód nie jest tu szczególnie istotny. Miejscowości dzieli niecałe 8 km. Ważny jest tutaj sposób, w jaki Aleksandra zdecydowała się dostać do danego miejsca. 15-letnia Aleksandra Młoczyszano złapała stopa. Podobno w Rumunii, z tego co wyczytałam i tego co wyjaśnił mi Luka, bardzo dużo osób decyduje się na taki rodzaj podróżowania. W wielu częściach kraju komunikacja międzymiastowa jest na tyle kiepska i droga, że młodzi ludzie najczęściej stoją na poboczach i łapią okazję na przykład w drodze do szkoły. Oczywiście tak podróżują nie tylko młodzi. Różni ludzie stoją z kartkami przy drodze, a na nich mają napisane, dokąd próbują się dostać. Starsi słuchacze zapewne pamiętają takie obrazy. Młodsi może kojarzą takie sceny na przykład z filmów. Znając historie kryminalne, domyślacie się już, że nie jest to zbyt bezpieczny sposób na dotarcie do celu. Dokładniej, Aleksandra czekała na autobus na przystanku, ale obok niej zatrzymał się kierowca taksówki, który zaproponował podwózkę. Dziewczyna zgodziła się, to była okazja na zaoszczędzenie pieniędzy zapewne. Może też mężczyzna wzbudził jej zaufanie? Ciężko powiedzieć. Jednak właśnie wtedy rozpoczął się jej koszmar, który niestety miał swój tragiczny finał. 25 lipca rano rodzice nastolatki zgłosili jej zaginięcie. Aleksandra nie wróciła na noc do domu, a ci byli pewni, że
nie była to ucieczka. Nie miała powodu i zwyczaju do takiego znikania. Policja na komisariacie w Dobroslovenii przyjęła zgłoszenie, a jeszcze tego samego dnia policja w innym mieście, w Caracal, odebrała zgłoszenie od samej porwanej. Za chwilę przetłumaczę Wam rozmowę między Aleksandrą a operatorami numeru alarmowego oraz policjantami. Będzie to tłumaczenie transkryptu z jednego z artykułów, do których linki macie jak zawsze w komentarzu pod filmem w serwisie YouTube. Zanim to zrobię, chciałabym, abyście wsłuchali się w nagranie. Wiem, że raczej nic z tego nie zrozumiecie, ale można wyczuć ton rozmowy. Link do pełnego nagrania zostawiam Wam w źródłach. Go co roku policja. Tak, czy pan to blada? W Bonnie. Są do mnie szaram, ci prezydenci, ram fos, taki straty de către un domn. Cum te cheamă? Mă te cheamă Alexandra, vă rog, veniți repede, nu știu unde sunt. Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te afli? În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact. Păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim? Alo? Da, stați, implicați, vă rog. Ai fost violată? Da, am fost violată. Da, rămâi la telefon, da, încearcă să dai un punct de reper ca să știm exact ce... A venit, veniți repede, vă rog. 112, ce urgență aveți? Soția, sunt. Unde ești în Caracal? Nu, am trecut când am văzut prima dată, m-a legat la ochi, eram pe lângă DIG. Domnul cheamă Popescu Lucian Gabriel. Mi-a zis că o să-ți trimite un echipaj, dar vreau mai repede și... Poliția da. A revenit fapt. Da. Spuneți, doamnă. Da. Vă rog, ați trimis pe cineva aici? Am trimis, rămâneți acolo, că în două minute n-are cum să zboară, măi, domnișoare. Stați acolo, da? Trebuie să veni echipaj. Este frică. Păi de cine vă este frică? Alo, de cine vă este frică? De el, m-a bătut. De el cine este persoana? Îl cheamă Popescu Lucian Gabriel. Popescu Lucian, și unde stă ăsta acolo? Am zis că Bold Antonio Caracalul numărul 9. Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian? Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui. Păi cartea de vizită e a lui? Nu știu. A, nu știu nici asta. Bine, așteptați acum, de așteptați acolo, va veni cu echipajul în 2-3 minute, așteptați. Vă rog, da? Stați cu mine la telefon, că nu este frică. Nu pot să stau în telefon, domnișoară, că avem și alte apeluri. Rămâneți acolo, vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da? 2-3 minute, ce naiba, da? Stați liniștită, calmați-mă un pic, da? E frică. Încercați să vă calmați, păi, la... da, calmați-vă și va veni echipajul, e pe drum. Bine. Da, lăsați telefonul liber, că dacă stăm în telefon de discuție, echipajul nu poate să vorbească cu dumneavoastră. Bine, m-ați înțeles, bine, da? Bine, bine, da. Bine. Halo, tu 112, w czym mogę pomóc? Halo, chcę rozmawiać z policją. Co się stało, proszę pani? Jak się pani nazywa? Mam 15 lat. Jakiś facet mnie wczoraj porwał. Jak się nazywasz? Aleksandra Moczeszano. Proszę, pośpieszcie się. Nie wiem, gdzie jestem. Co masz na myśli, mówiąc, że nie wiesz, gdzie jesteś? Jaka jest twoja lokalizacja? W Caracal. On zabrał mnie do Caracal, ale nie wiem, gdzie dokładnie. No tak, podaj mi lokalizację albo cokolwiek w Caracal. Jak mamy cię niby znaleźć? Halo? Tak, poczekaj proszę. Czy zostałaś zgwałcona? Tak, zostałam zgwałcona. Okej, pozostań na linii, ale spróbuj mi podać lokalizację, abyśmy wiedzieli, jak cię znaleźć. On przyszedł. Przyjedźcie szybko, proszę. Połączenie zostało zerwane, ale słychać na nagraniu dalej operatorkę, która mówi. Gdzie niby mamy pojechać w Caracal? Co mam niby do cholery zrobić? Ona jest w Caracal, została porwana, zabrana do Caracal, ale nie wie dokąd. Operator połączył się z policją, aby przekazać informacje o dziwnym telefonie. Minutę później Aleksandra wykonała drugie połączenie na numer alarmowy. W trakcie tej rozmowy nastąpiła próba ustalenia tego, gdzie dziewczyna się znajdowała. Według informacji, jakie przekazała operatorowi, samochód porywacza był szary. Zanim zasłonił jej oczy, widziała
tamę. Na jakiejś wizytówce znalazła nazwisko, które podała dyspozytorowi oraz powiedziała, że numer, z którego dzwoni, należy do mężczyzny, który ją porwał. Opisała jego wygląd oraz to, co znajdowało się w domu, w którym ją przetrzymywał. Za oknem widziała drzewo, psy oraz czerwony płot. W trakcie drugiego połączenia do rozmowy dołączyli policjanci. Proszę, pospieszcie się. Gdzie mamy przyjechać? Powiedz nam. Słucham? Gdzie? Gdzie? Nie wiem, gdzie dokładnie. Minęliśmy tamę, ale wydaje mi się, że jestem w dzielnicy Bolt. Gdzie? Gdzie jesteś? W Bolt. W Bolt? A, w okręgu Aluta. W tym momencie Aleksandra podała im adres, który gdzieś znalazła, a policjanci nakazali jej pozostać tam, gdzie jest. Proszę, pospieszcie się. Boję się, on mnie pobił. Okej, zostań tam. Zostanę, bo nie mogę się stąd wydostać. Błagam, przyjedźcie. Jesteś z kimś, czy jesteś sama? Jak się tam znalazłaś? Nie, jestem sama. Jestem sama, błagam. Jesteś sama, rozumiem. Zostań tam, gdzie jesteś. W tym momencie policjant zgłosił zajście innym patrolom. Panienko, proszę się rozłączyć. Skontaktujemy się z tobą, a policja przyjedzie, okej? Proszę, pospieszcie się. Tak, okej. Proszę pana, na podwórku jest duży samochód. Okej, zostań gdzie jesteś. Połączenie zostało zerwane, a Aleksandra zadzwoniła po raz trzeci o 11:12. To był jej ostatni telefon. Proszę, wysłaliście kogoś? Tak, zostań gdzie jesteś. Nie przylecą do ciebie w 2 minuty. Zostań gdzie jesteś, okej? Błagam, przyjedźcie, boję się. Cóż, a kogo się tak boisz? Halo, kogo się boisz? Jego. Pobił mnie. Kogo jego? Aleksandra ponownie podała wszystkie dane, jakie znalazła w mieszkaniu. Policjant polecił jej pozostać na miejscu do czasu przyjechania patrolu. Proszę, nie rozłączaj się. Boję się, błagam. Nie mogę zostać na linii. Mamy inne połączenia. Zostań gdzie jesteś, ktoś przyjedzie. Zapewne w przeciągu 2-3 minut. Co do cholery. Okej? Nie martw się i się uspokój, okej? Boję się. Powinnaś ochłonąć, okej? Uspokój się, a policja zaraz tam będzie. Są w drodze. Okej, błagam. Rozłącz się, bo jak gadamy, to policja nie może z tobą porozmawiać. Dobrze. To były ostatnie słowa i ostatnia rozmowa Aleksandry. Policja weszła do mieszkania porywacza dopiero 19 godzin po jej telefonie. Tak, dobrze słyszycie. 19 godzin. O tym, jak przebiegała ta fatalna akcja policji, powiem wam za chwilę. Chciałabym zatrzymać się przy rozmowie z dyspozytorem numeru 112 i policjantem. Wiem, że moje aktorstwo nie oddało tego, w jaki sposób została ta rozmowa do końca przeprowadzona, bo Aleksandra w trakcie niej płakała, policjant czy też dyspozytor był poirytowany jej ciągłym błaganiem, a dlatego polecam jeszcze raz przesłuchanie oryginalnego nagrania, czy zapoznanie się z transkryptem, jak wolicie. No i tak, jeśli chodzi o operatorów numeru alarmowego, to jest oczywiście oczywiste, to jest oczywiste, że wykonują naprawdę trudną i odpowiedzialną pracę. Każdy, bez wyjątku. Bo biorą na barki czyjś los, czyjeś życie. I jednym z trudniejszych aspektów tej sprawy jest chyba weryfikacja. W mojej opinii. Weryfikacja, czy osoba po drugiej stronie telefonu mówi prawdę, czy robi sobie na przykład żart, bo i tak bywa. Dyspozytorzy powinni... Cóż, przewidywać, być empatyczni i myśleć trzeźwo. Powinni też panować nad emocjami, ponieważ ludzie dzwoniący często są w szoku i czasem nie wiedzą, jak się zachować, jak reagować. I jeśli wsłuchacie się chwilę w ton tej rozmowy, całej rozmowy, tam nikt nie próbował wpłynąć się na samopoczucie Aleksandry. Nikomu za bardzo nie chciało się z nią rozmawiać, czy też wesprzeć, uspokoić ją. Ja tą rozmowę porównałabym do dyskusji z zapłakanym dzieckiem, gdy robi awanturę o głupotę. Zazwyczaj dyspozytorzy próbują wpłynąć na rozmówców przede wszystkim, aby ci się nie rozłączali. A tu wręcz rzucono tekstem "mam inne telefony", kiedy przerażona, zgwałcona i pobita nastolatka prosiła, aby ktoś z nią został.
Dziewczyna mogła wykonać połączenie tylko i wyłącznie na numer alarmowy, biorąc pod uwagę to, że dzwoniła z telefonu porywacza. Nie mogła zadzwonić po kogoś innego czy sprawdzić lokalizacji. Wiemy, jak działa blokada w telefonach, w smartfonach. Można połączyć się tylko i wyłącznie z numerem alarmowym. A oni oczekiwali, że poda im wszystko na tacy i byli poirytowani, że w ogóle woła o pomoc. Może jeszcze sama miała się uwolnić z tej całej sytuacji, nie wiem. W sumie to podała im te dane, bo sprytnie wykorzystała informacje, które udało jej się znaleźć na miejscu. Zrozumiałabym to, gdyby sytuacja miała miejsce na początku lat 2000, kiedy ciężko było zawęzić w ogóle obszar poszukiwań, bo wtedy było mniej anten, z którymi łączyły się komórki, w ogóle praktycznie nie było komórek. W sensie mało kto miał komórki, o może w ten sposób. Ale ta sytuacja miała miejsce zaledwie 3 lata temu. Mogli sprawdzić, z jakim nadajnikiem łączy się numer. Mieli podane dane. Wiem, że zazwyczaj prosi się dzwoniącego o podanie przybliżonej lokalizacji, ale ona została porwana i nie wiedziała dokąd, no bo jak. Porywacz przecież nie podaje wszystkich istotnych danych, aby osoba porwana mogła sobie z nim pojechać na wycieczkę. Ze zrobionego researchu wiem, że dopiero po tragicznej akcji ratowniczej, a raczej kiepsko przeprowadzonej akcji ratowniczej Aleksandry, w Rumunii wprowadzono nowe systemy lokalizowania osób dzwoniących na 112. Tak zwany system AML, który ma dokładność kilkunastu metrów i działa już na terenie całego kraju. Zacytuję Wam jeden z artykułów z 2020 roku, czyli kilka miesięcy po porwaniu dziewczyny. Obywatele, którzy dzwonią pod numer alarmowy 112 na swoich smartfonach, korzystają z technologii Advanced Mobile Location. Obiekt został zrealizowany przez specjalną służbę telekomunikacyjną wspólnie z operatorami komórkowymi oraz we współpracy z Google i Apple. Technologia ta umożliwia transmisję do systemu 112 współrzędnych geograficznych związanych z miejscem, z którego dzwonimy, wyłącznie w czasie połączenia alarmowego, a nie w innych warunkach. Obiekt AML, opracowany i udostępniony nieodpłatnie służbom ratowniczym w celu wsparcia użytkowników smartfonów w sytuacjach awaryjnych, nie wymaga instalacji dodatkowych komponentów czy aplikacji oraz ma dokładność rzędu metrów, dziesiątek metrów. Tu koniec cytatu. Ten system jednak nie funkcjonował w momencie, gdy Aleksandra została porwana, ale lokalizację dzwoniącego można było określić w inny sposób. Może nie jest on aż tak dokładny, ale nadal dało się coś zdziałać. Jedna z tych opcji to radiopozycjonowanie. Poprzez fale radiowe, które wysyłane są do dwóch nadajników, określa się kąt ich nadawania i linię przecięcia. Ważny jest też czas, w sensie do którego nadajnika fale docierają najszybciej. Z tym, że trzeba włączyć do całej akcji operatora sieci, jest to nieco bardziej skomplikowane, ale przypominam, była to godzina 11 rano, dzień roboczy. Wszystko to procedury i zaangażowanie wielu osób, ale ta dziewczyna usłyszała, że nie mają dla niej czasu, bo są inne telefony. Nie rozumiem, dlaczego nikt nie mógł pozostać z nią na linii. Nie chcę wylewać wszystkiego na początku odcinka, ale jest pewne prawdopodobieństwo, że opieszałość była celowa. Przede wszystkim policji, ale po kolei. W czwartek 25 lipca, gdy Aleksandra wykonała 3 połączenia na numer alarmowy, prokurator dopiero o godzinie 16 wydał postanowienie o tymczasowym podsłuchu i namierzeniu dwóch numerów, które były podejrzane. Prawdopodobnie chodzi tutaj o jeden z tych numerów, to prawdopodobnie ten, z którego dzwoniła Aleksandra, ale możliwe, że drugi również należał do tej samej osoby. Teraz to, co Wam przytoczę, to oficjalny raport policji. O godzinie 19.15 policja otrzymała informację, że Aleksandra może znajdować się w 3 lokalizacjach na terenie gminy Karakal. Pół godziny później wystawiono nakaz przeszukania tych 3 miejsc. Przeszukania trwały od godziny 19.58 do godziny 21.00. Po przeszukaniach policja zaczęła przeglądać zapiski z prywatnych kamer. Na nich pojawiło się auto, którym prawdopodobnie poruszał się porywacz. Prześledzono trasę, którą się poruszał. O godzinie 2 w nocy, w piątek 26 lipca, zidentyfikowano właściciela auta oraz ustalono jego adres. Policja zaczęła obserwację jednak ze względu na to, że dom wyglądał z zewnątrz na pusty, nie zdecydowali się na sprawdzenie, czy Aleksandra jest w środku.
Dokładniej, jak wynika z raportu, stwierdzono brak aktywności. O godzinie 2.20 wystąpiono z prośbą o nakaz przeszukania domu porywacza. Luka powiedział mi, że policja tłumaczyła się tym, że nie chciała naginać prawa, ponieważ w Rumunii w godzinach od 20 wieczorem do 6 rano policja nie może tak jakby wejść komuś do domu, a też żaden z sąsiadów nie zgłosił krzyków i awantur, więc nie mieli pewności, czy Aleksandra jest po prostu w środku. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Oni nie widzieli, żeby ktoś był w środku, sąsiedzi nie zadzwonili na 112, więc nie mieli powodu do interwencji. Chociaż praktycznie teoretycznie mieli. A co ciekawe, prokuratorzy zezwolili policji na wejście do środka, jeśli zauważą choć najmniejszy ruch na terenie. Później okazało się, że to w ogóle nie było potrzebne. Około godziny 3 przerwano akcję, ponieważ brakowało ludzi. Dopiero o 5.30 uformowała się specjalna grupa, która została wysłana do przeszukania mieszkania podejrzanego. O 5.30 w piątek, czyli 2 dni od porwania i blisko dobę od telefonów porwanej nastolatki na 112. Na podwórku podejrzanego, którym okazał się Georgi Dinka, odnaleziono zwęglone szczątki oraz damską biżuterię, którą rodzina porwanej Aleksandry rozpoznała jako rzeczy należące do ich bliskiej. Prochy miały znajdować się w beczce, wymieszane z nimi w środku były zwęglone kości, 21 ludzkich zębów, których niestety nie udało się dopasować i stwierdzić, do kogo należały, 3 pierścienie, łańcuszki i kawałek metalu oraz coś, co przypominało kształtem nadpalony pierścień. Oprócz tego w aucie Dinki odnaleziono kolczyk Aleksandry. Po przesłuchaniu sąsiadów ci potwierdzili, że w czwartek około godziny 13 widzieli i czuli dym, który unosił się nad posesją. O samym podejrzanym wiadomo niewiele. Mężczyzna miał w tamtym momencie 65 lat i był mechanikiem, a nie taksówkarzem, jak powiedział dziewczynie. Miał 4 dzieci i mieszkał w Caracal. W sobotę 27 lipca 2019 roku został zatrzymany wstępnie na 30 dni. W tym czasie funkcjonariusze zbierali przeciw niemu dowody. Adwokat Georgia potwierdził, że ten przyznał się do popełnienia przestępstwa. I to nie jednego. Mężczyzna wyznał, że jest odpowiedzialny za porwanie innej dziewczyny, zaginionej w kwietniu 18-letniej Luizy Mlenko. Według niego zabił Luizę, a następnie jej szczątki rozrzucił w lesie, niedaleko swojego domu. Nurkowie sprawdzili również jezioro znajdujące się w okolicy. Tylko nie wiadomo, czy Georgi mówi prawdę. Dlaczego? Otóż zwęglone szczątki, które odnaleziono na jego posesji, zostały przebadane. Można było określić jedynie m.in. wiek, płeć i rasę, a nie do kogo dokładnie należały. Nie można było porównać tego DNA ani z próbkami Aleksandry, ani z próbkami Luizy. Szczątki na pewno należały do jednej osoby, kobiety w wieku od około 15 do 17 lat. To dało rodzinie Aleksandry nadzieję. Po dziś dzień wierzą, że ta gdzieś żyje z dala od nich. Według tego, do czego dokopał się mój kolega Luka, wielu wierzy, że opieszałość policji co do wkroczenia na posesję Georgia wynikała z tego, że byli z nim w zmowie. Podobno policjanci z rejonu Caracal podejrzewani są o funkcjonowanie w grupie przestępczej handlującej żywym towarem. Porwane dziewczyny mają być sprzedawane do domów publicznych lub według innych po prostu handluje się ich narządami. Nie zostało to nigdzie potwierdzone, są to bardziej domysły mieszkańców. Nie ruszyło żadne oficjalne śledztwo, które miałoby rozwiać wszelkie wątpliwości, jeśli chodzi o ten temat. Czy to właśnie z tego powodu Aleksandra została potraktowana w tak okrutny sposób? Bo jak inaczej określić sytuację, gdzie osoby, które powinny czuć się zobowiązane do jak najszybszej reakcji, zachowały się w sumie opieszale? Jeśli szczątki znajdujące się na podwórku należą do Aleksandry, oznacza to, że straciła życie tego samego dnia, gdy dzwoniła na numer alarmowy po pomoc. Przede wszystkim przekazała wszystkie informacje, jakie była w stanie przekazać. W takim wypadku nie było czasu do stracenia. Ona mówiła o pobiciu, gwałcie, bała się tego człowieka. I tu powinna zadziałać tak zwana akcja-reakcja. Jeśli chodzi o rodzinę drugiej porwanej dziewczyny, Luizy,
Oni również publicznie wypowiadali się negatywnie, jeśli chodzi o pracę funkcjonariuszy. Z tego, co mówią, gdy zgłosili zaginięcie 18-latki, usłyszeli od policjantów, że dziewczyna na pewno uciekła ze swoim ukochanym i nic jej nie jest. Tu też nie podjęto się natychmiastowej akcji. Policja tłumaczy się problemami z ustaleniem dokładnej lokalizacji oraz oczekiwaniem na nakaz przeszukania. Jeśli ktoś się pogubił, to przypomnę, że wytypowano 3 domy, w których znajdowała się dziewczyna, czyli obszar w jakiś tam sposób został zawężony. Natomiast na teren posesji nie wchodzili, tej posesji, którą już mieli obserwowaną i wiedzieli, że właścicielem auta jest też właściciel mieszkania, czyli sumą sumarów iluś tam procentach Aleksandra mogła być w środku. Nie wchodzili, bo na teren posesji, bo nie widzieli, żeby ktokolwiek się na niej znajdował, a z góry mieli powiedziane, że mogą wejść, jeśli zauważą najmniejszy ruch. Policja próbuje też przerzucić całą odpowiedzialność na prokuratora i prawo. Mówią, że i tak prokurator kazałby czekać im do 6 rano, mimo że, jak powiedziałam przed chwilą, prokurator zgodził się na interwencję, a ponadto, jak już gdzieś wcześniej wspomniałam, później ustalono, że nakaz w tym przypadku nie był w ogóle potrzebny, bo była to po prostu pilna, nagła sytuacja. Osoby odpowiedzialne za nieudzielenie pomocy Aleksandrze, co doprowadziło do jej śmierci, bo przypominam, że do tego właśnie przyznał się Dinka, nie pozostały bezkarne. Posypały się skargi oraz zwolnienia. Posadę straciło 2 wysoko postawionych urzędników administracji oraz główny szef Krajowej Policji. Zostali oni odwołani ze swoich stanowisk przez ówczesną panią premier Rumunii. Zdymisjonowała ona również ministra spraw zagranicznych oraz szefową resortu spraw wewnętrznych. Jeśli chodzi o Georgija Dinkę, postawiono mu 8 zarzutów, ale dokopałam się tylko lub aż do 5. Handel ludźmi, handel dziećmi, gwałt, zabójstwo pierwszego stopnia, profanacja zwłok. Mężczyzna od początku współpracował z władzami. Z aresztu wysłał do głów państwa 4-stronicowy list, w którym domagał się zadośćuczynienia od kraju. Tak, dokładnie, bo za współpracę miał być potraktowany łagodniej, jak twierdzi, a nie został. Przeszukując aktualności, nie znalazłam informacji o tym, aby już został skazany. Dinka ma teraz 69 lat i to naprawdę obrzydliwe, że dobierał się do tak młodych dziewcząt. To znaczy, dobieranie się do kogokolwiek jest okropnym podeptaniem czyjejś godności, umówmy się, ale w świetle tej sprawy sami rozumiecie, co mam na myśli. Na koniec chciałam wspomnieć tylko, że kiedy media usłyszały o sprawie Aleksandry, czy też sprawie Aleksandry oraz Luizy, bo w internecie można znaleźć tę historię pod hasłem porwanie Aleksandry Moczeszano i Luizy Melenko, to obywatele Rumunii wyszli na ulicę, aby upamiętnić dziewczyny oraz wyrazić swój sprzeciw. W samym Bukareszcie, chwilę po całej sytuacji, aż 2000 osób pojawiło się w centrum miasta z transparentami. Oto kilka haseł. Macie krew na rękach. Jestem Aleksandrą. Witaj 112, jestem Rumunią, ocal mnie. Rumunia jest zabijana. Wiele młodych dziewcząt wypowiadało się, że po porwaniu Moczeszano boi się wychodzić na ulicę czy też podróżować. Media zwróciły uwagę na duży problem, jakim jest jeżdżenie autostopem ze względu na zbyt drogi transport publiczny. I w sumie tyle. Wiem, że historia jest dość krótka, ale burzliwa. Dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście tę historię, za kolejny wysłuchany odcinek. Dziękuję Wam za to, że czekaliście i że dalej jesteście ze mną. Niestety ostatnio nie mam siły do tego, aby usiąść i przygotowywać odcinki, dlatego podcast został nieco zaniedbany, nieco kuleje. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale cieszę się, że jeszcze jesteście Wy, moi stali słuchacze. Jeśli chcecie być na bieżąco, to zachęcam Was do zaobserwowania mojego konta na Instagramie strasidło_podcast. Nawet jeśli nie jestem aktywna z nowymi materiałami, to tam staram się utrzymać z Wami kontakt. Dodaję jakieś stories, posty, polecam Wam seriale, filmy czy książki. Jeszcze raz Wam dziękuję. Wszystkie źródła standardowo w komentarzu na YouTubie. I przepraszam, jeśli
zbyt mocno zaangażowałam się w ten odcinek emocjonalnie. Trzymajcie się i bądźcie bezpieczni.